Wygląda na to, że swego rodzaju bojkot ma i Staśko wymierzony w nadchodzącą galę Prime MMA w związku z zakontraktowaniem kamerzysty zakończył się dla niej pomyślnie i wystosowane przez nią pismo do prezydenta miasta Gorzowa, w którym miała odbyć się gala, przyniosło rezultaty, ponieważ organizacja w sobotnie popołudnie wydała oficjalny komunikat o zmianie miejsca wydarzenia. Jak czytamy w oświadczeniu, władze Areny Gorzów do ostatniej chwili prowadziły negocjacje w złej wierze oraz próbowały zmusić nas do zmiany naszych planów. Mimo wypracowanego kompromisu pracownicy obiektu w dalszym ciągu utrudniali profesjonalną organizację tego eventu, próbując zmieniać wspólnie wypracowane stanowisko, zbliżając się do nieprzekraczalnej dla nas granicy wpływania na działalność naszej spółki. Nie możemy pozwolić na ingerowanie w plany produkcyjne czy promocyjne naszych wydarzeń i nigdy nie ugniemy się pod żadnymi naciskami, jeśli przekraczają one granice zdrowych negocjacji. Federacja zaznaczyła również, że gala Prime 8 w żadnym stopniu nie jest zagrożona i odbędzie się zgodnie z pierwotnym terminem, a więc 13 kwietnia, a wkrótce mają zostać podane informacje dotyczące nowej lokalizacji i procedur zwrotu zakupionych biletów. Stanowisko postanowiła wydać również druga strona, a więc rzecznik prasowy Areny Gorzów, który w mailu udostępnionym przez Maję Staśko napisał, że wydarzenie budziło sprzeciw znacznej części opinii publicznej ze względu na dobór jej uczestników, a prezydent Gorzowa, który podzielał niektóre zastrzeżenia, przekazał je władzom spółki, które nadzorują arenę, z prośbą o uwzględnienie ich w procesie przygotowywania umowy. Ich warunki negocjacyjne w znacznej części nie zostały uwzględnione, w związku z czym wydarzenie nie dojdzie do skutku na ich obiekcie. Jest to chyba pierwsza tego typu sytuacja, pomijając galę MMA VIP, kiedy to federacja zaledwie 2 tygodnie przed galą zostaje pozbawiona obiektu, a na tego typu zmianie tracą zarówno organizatorzy, którzy są zmuszeni szukać nowego obiektu oraz dopinać wszystko na ostatnią chwilę, jak i widzowie, którzy na przykład mogą mieć już zarezerwowane noclegi w Gorzowie, w którym finalnie gala się nie odbędzie. Pozostając w temacie Federacji Prime, a raczej ludzi z nią związanych, w niedzielę na kanale Wielkiego Bu ukazał się kolejny odcinek podcastu Podwójne Dno, którego gościem był tym razem Paweł Jóźwiak. W trakcie rozmowy na temat sytuacji Federacji Prime MMA, Jóźwiak został spytany przez psychotropa o to, czy każda kolejna gala organizacji może okazać się ostatnią, na co bez ogródek przyznał, że nie jest to niewykluczone ze względu na specyfikę tej branży. Po chwili wyznał również, że po gali numer 4 byli oni w bardzo ciężkiej sytuacji, ponieważ wydarzenie przyniosło milionowe straty i z trudem udało im się po tym podnieść. Były gale takie, na przykład gale robiliśmy w Szczecinie, no to kurde, wtedy co Powek bił się z Kastiuszem, no to kurde, rano się obudziłem, a bilans był minus parę milionów w plecy, no to no. Ciężko było z tego się podnieść. No. Na szczęście się wtedy podnieśliśmy, ale to była taka sytuacja dramatyczna. Były prezes FEN podzielił się też z widzami zakulisowymi informacjami dotyczącymi organizacji takiego przedsięwzięcia i poinformował, że zrobienie gali to koszt 5-6 milionów, z czego nie więcej niż 10% finansowania pokrywają sponsorzy, a cała reszta zależna jest tak naprawdę od sprzedaży pay-per-view. Na koniec dodał, że udaje im się zazwyczaj sprzedać koło 100 tysięcy egzemplarzy, co sprawia, że wychodzą na plus i od jakiegoś czasu są zadowoleni ze swoich wyników. W sobotę na kanale MMA Bądź na Bieżąco ukazał się wywiad z Kamilem Łaszczykiem, którego motywem przewodnim była rzecz jasna wisząca w powietrzu rewanżowa walka z Amadeuszem Ferrari. Jeśli chodzi o konkrety i bardziej merytoryczną część rozmowy, to pięściarz potwierdził chęć starcia z Amadim oraz przyznał, że panowie od dłuższego czasu negocjują warunki pojedynku. Łaszczyk dodał, że był skłonny przystać na zasady, zgodnie z którymi miał on walczyć jedynie przy pomocy jednej ręki, podczas gdy druga miała być przypięta i służyć jedynie do obrony, jednak aktualnie zmienił zdanie w związku z ofensywnym usposobieniem i tak zwanym kozaczeniem ze strony Ferrariego i nie godzi się już na walkę jednoręcz. Zaznaczył jednak, że jest gotów na walkę zarówno w boksie, jak i w K1. W trakcie rozmowy przeważała jednak inna, mniej merytoryczna narracja, a dialog przepełniony był negatywnymi emocjami ze strony Łaszczyka i można zaryzykować stwierdzenie, że wrocławianin odpalił się jak jeszcze nigdy przedtem. Kamil bardzo dosadnie wyraził swoje zdanie na temat Amadiego i podkreślił, że może z nim walczyć nawet poza oktagonem na przysłowiowej ulicy i zależy mu tylko na tym, by walka odbyła się w stójce, ponieważ chce mu zrobić prawdziwą krzywdę, a wręcz zakończyć jego frikową karierę. Jakbym mógł, to bym go normalnie, był go tu na ulicy, mógł pierdolić skończyć za darmo. Nie chciałbym pieniędzy, za darmo mu wpierdolił za to, że jest taki, jest człowiekiem taki, jak jest, a jest złym człowiekiem, on mówi, że ja jestem złym człowiekiem, ale on jest złym człowiekiem, to on jest k***ą jednym słowem i dla mnie ten typ nie ma zasad, nie ma jaj i powinien być wszędzie bity i taka jest prawda, chcę mu po prostu wpierdolić, chcę, żebym wręcz zakończyć mu k***a karierę w tych frikach. Dostanę z nim walkę, to zrobię wszystko, żeby go tak zlać, żeby nigdy w życiu już nie chciał walczyć. W sobotni wieczór Sylwester Wardęga odpalił live'a, który w głównej mierze był kolejną częścią YouTube'owej telenoweli dotyczącej dramy pomiędzy nim oraz Konopskim, Anitrozyniakiem, Dubielem oraz Boxdelem, na którym po raz kolejny Sylwek skupił najwięcej uwagi. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu, warto odnotować stanowisko Sylwestra w sprawie bardziej aktualnego wątku, jakim było jego niepokojące zniknięcie oraz spóźnienie się na spotkanie ze Sławą
Sławomirem Mentzenem, o którym ten poinformował na Twitterze. Vardenga bardzo zdawkowo odniósł się do tej sytuacji, dając do zrozumienia, że są to bardziej prywatne i nieinternetowe sprawy, lecz tajemniczo zaznaczył, że za kulisami jest naprawdę spore zamieszanie. Wspomniał o tobie w twicie? No tak, bo się spóźniłem dosyć. Przeprosiłem kilka razy, ale no spóźniłem się tak, że nie powinien się człowiek tyle spóźniać, ale to siła wyższa, nie? Jakby on też to rozumie. Odnieść się, ale ja wam nie będę opowiadał, o czym ja z człowiekiem gadam na spotkaniu takim niezwiązanym w ogóle z tymi aktualnie. Jak będę chciał, to wtedy. A teraz nie możecie ode mnie wymuszać, że będę wam mówił, co się dzieje, nie? Tak dalej. Natomiast za kulisami jest ostry młyn. Tyle mogę powiedzieć. Jeśli chodzi o temat przewodni streama, Sylwester po raz kolejny przebrnął przez kluczowe momenty dramy, jednocześnie wytykając oraz obnażając jeszcze więcej wątpliwych zachowań oraz kłamstw, których Michał się dopuszczał w trakcie jej trwania. Poza tym Sylwek dokonał także prywatnej i ogólnej oceny Boxdela na podstawie jego ostatnich zachowań, przyznając, że jego ostatnie ruchy są dla niego kompletnie niezrozumiałe, uważa on go za osobę mającą dwa oblicza, a także określił go mianem mitomana. Z drugiej jednak strony Sylwester zaznaczył, że w jego opinii Michał ma bardzo duży dar do wpływania na ludzi, co w połączeniu z wiernymi widzami umożliwi mu szybki powrót do internetu. Przewidział on także sposób, w jaki Michał najpewniej będzie chciał wrócić do sieci. A natomiast czy uważam, że Boxdel wróci do internetu? Myślę, że tak. Że właśnie zrobi jakiś film, że jest smutny i że zjebałem, no i weźmie wszystko na klatę. No i tak jak mówię, no on ma taki dar, że on wszystkich ludzi przekona. Za jakiś czas zrobi to samo i później i to tak się będzie. Słowa Sylwka w pewnym stopniu błyskawicznie się sprawdziły, jako że Boxdel dzień później opublikował aż godzinny film zatytułowany Koniec, którym to poruszył i odniósł się do wszystkich najważniejszych tematów, afer oraz kontrowersji z nim związanych z ostatnich miesięcy. Film Boxdela został podzielony na dwie części, przez które w skrócie przebrniemy, skupiając się na najważniejszych tematach. Pierwsze pół godziny filmu poświęcone było Natanowi Marconiowi oraz jego bardzo poważnym zarzutom, które wystosował wobec Barona zarówno kilka dni temu na Instagramie, jak i kilka miesięcy temu w swoim YouTube'owym materiale Sekrety polskich influencerów. Michał na samym starcie tego wątku zaznaczył, że jest świadomy, iż jego ostatnie zachowania były karygodne i nie jest on delikatnie mówiąc wzorem moralności, jednak nie pozwoli on sobie na oczernianie od osoby równie spaczonej jak on, która dodatkowo wyciąga rzeczy prywatne oraz miesza w konflikt osoby mu najbliższe. Dodał, że jego zdaniem Nathan obrał sobie za cel atakowanie go, ponieważ jest obecnie w dołku i jest łatwym celem, a ponadto buduje sobie tym swoją pozycję przed walką na klaucie. W reakcji na oskarżenia o rzekomą zdradę z udziałem prostytutek, które Marcin próbował udowodnić za pomocą zrzutów ekranu, Michał odbił piłeczkę, wskazując, że to właśnie Nathan był niewierny swojej byłej partnerce, co potwierdził bardziej konkretnymi screenami rozmów, jednocześnie podważając jego autorytet moralizatora w kwestiach damsko-męskich. Obściskiwałeś się w tym czasie na jakimś melanżu, po czym całowałeś się z jakąś dziewczyną na imprezie i jak się okazało, zdradziłeś swoją dziewczynę, do czego się przyznajesz, przepraszając swoją byłą za krzywdę, jaką jej wyrządziłeś. Wszędzie mówisz, że nie znosisz k***wa, że jesteś prawdziwym sigmą, ale czy właśnie w ten sposób nie zachowuje się k***wa? To ty je manipulujesz, to ty zdradzasz, a później błagasz o wybaczenie. To ty manipulujesz te biedne dziewczyny. Nie jesteś żadną sigmą, jesteś oszustem. Jesteś fałszywym obrońcą moralności. Co więcej, Baron wyciągnął informację, jakoby Nathan nie tylko sam stosował dużą dawkę sterydów, czego jest pewny, oraz co poparł głosówkami, ale miał także namawiać do tego swoją byłą dziewczynę, o czym poświadczyła jej przyjaciółka, która w wiadomościach wyciągnęła również inne, pomniejsze brudy na Marconia. Jej przyjaciółka napisała, że wie, że zmuszał Martynę do brania sterydów, ale ona nie chciała. Namawiał ją. Jak był z nią w związku, to chodził po konfach, mówił, że coś ma na wszystkich, a później płakał jej, że nic nie ma. Niszczył ją psychicznie, zdradził ją z najlepszą przyjaciółką. Zanim powiesz, że jesteś naturalem, tak jak kłamiesz wszystkim ludziom, to puszczę wam nagrania po wizycie naszego high performance coacha, który przyjechał, by zrobić doping farmakologiczny mnie i jemu i dać ci środki androgenne, czyli sterydy. W tej farmakologii czuję taką kurwa moc, że nie zasnę. Mam sobie zbyt dużą agresję, nie umiem spać. Czuję się gladiator. Nathan miał także nie stronić od innych mocnych środków, jednak tym razem z grupy psychoaktywnych, co także zostało poparte screenami, w związku z czym Baron ocenił, że Marcin nie powinien wytykać innym oraz wyzywać ich za to, że w przeszłości brali narkotyki, ponieważ sam to robił. Ale ciśniesz Arka, że ciało. Mówisz o nim Arek Ćpańcula. Ciśniesz go, że leciał, kiedy miał problem z drami, a ty? Nathan Marcin. Ja chory jak syn, ale przez schudłem 6 kilo. Ja w sobotę prawie miałem D. Dawaj, opowiadaj mi, między nami. Ja jestem ciekawy jedynie, czy moje zdrowie wytrzyma weekend, bo podpisałem walkę. Wczoraj już na papierze i planuję tak się
jebać używkami i się nie kontrolować, żeby mieć dość aż do maja. Także jadę bez ograniczeń i robię wybuchowe mieszanki. Jak ty, gościu, masz w ogóle czelność atakować kogoś od ciunów, samemu mając kartotekę ciuna i kokainisty? Następnie Boxdel wytknął Natanowi kilka pomniejszych rzeczy i posługując się głosówkami ocenił, że Natan buduje sobie konflikty pod walki bazując na kłamstwach i pomówieniach oraz na podstawie jednej z afer z Alanem Kwiecińskim obnażył jego fałszywą narrację robioną pod content. Zobaczcie to. Tutaj Natan mówi o tym, że jestem farmazonem i że nie posiadam nagrań, w których mówił on o tym, że Alan swoją siostrę. No to niech Boxdel, który farmazoni, nawet sam siebie wyśle nagrania Alanowi, których nawet nie posiada. No ja na twoją niekorzyść posiadam to nagranie i ty tak powiedziałeś. Alan, rusz siostrę swoją. Kolejne storki z zarzutami Marconia Boxdel bez większej historii czy konkretnych dowodów po prostu dementował, choć ciekawą rzecz dopisał w trakcie odpowiadania na oskarżenia dotyczące jego rzekomych wtyk na wykopie. Jak możemy przeczytać, jeżeli chodzi o wykop, to Fame był na spotkaniu z właścicielem w celu moderowania retransmisji na tagu. Prawdą jest, że był użytkownik, który wrzucał jakieś informacje, jakby był wewnątrz firmy, jednak Fame poinformowało, że wykop nie udzielił informacji na temat tego użytkownika. W późniejszym czasie okazało się, że owy szpieg to fake. W zasadzie jedynym zarzutem Marconia, do którego po części przyznał się Baron, był ten dotyczący gruźb oraz zastraszania. Boxdel przyznał, że po tym, gdy Natan, jak sam to określił, pomówił go w materiale pod tytułem Sekrety polskich influencerów, puściły mu nerwy i w amoku powiedział o kilka słów za dużo i faktycznie jego słowa można uznać za groźby, a także potwierdził, że nie chce, aby Natan dostawał jeszcze możliwości walk dla jakiejkolwiek frikowej federacji. Czy kiedykolwiek powiedziałem komuś, że chciałbym, żebyś dostał w łeb, albo że sam ci napi***le? Tak. I mimo, że nigdy się to nie wydarzyło, bo była to moja rozścieczona głowa, to dalej uważam, że w ten pusty cymbał powinieneś dostać. Czy kiedykolwiek powiedziałem, że zablokuję cię w swojej federacji innych? Tak, oczywiście. Powiedziałem tak. Ja jestem przeciwko temu, byś brał udział w jakichkolwiek walkach, bo gdy przychodzi blask reflektorów, to nieźle ci ale i ty o tym wiesz. Czy kiedykolwiek pozwoliłbym na to, żeby twoim bliskim stała się krzywda? Nigdy bym na to nie pozwolił. Wszystkie te storki z zarzutami oraz wezwanie do przeproszenia w ciągu 48 godzin pod rygorem wyciągania kolejnych brudów Michał uznał za zastraszanie oraz szantaż, pod którym jednak się nie ugnie, a dodatkowo określił Natana osobą w pełni zależną od wykopu, która za wszelką cenę chce się przypodobać tej społeczności. Jeden z kolejnych zarzutów dotyczył tego, że Boxdel miał wykorzystać Mroza, który opiekuje się niepełnosprawnym bratem, obiecując mu walkę na gali Fame 20 celem ocieplenia wizerunku, z czego się nie wywiązał. W tym segmencie głos zabrał sam zainteresowany, który zdementował te doniesienia, potwierdzając, że Michał finalnie w cudzysłowie ogarnął i Mrozzo oficjalnie zmierzy się z bratem Ninja Jarka, młodym ninją na gali Fame 21. Chwilę później Boxdel wyciągnął informację, jakoby Natan celowo w ostatnim czasie zmienił content oraz chciał ocieplić swój wizerunek, ponieważ miał w planie zrobić loterię, jednak w momencie, gdy zauważył, że spadły mu zasięgi i może stać się to nieopłacalne, to wrócił do poprzedniej strategii opartej na kręceniu afer. Następnie Michał napomknął o tym, że Natan także ma kilka rzeczy za uszami, takich jak rzekome reklamowanie skamu czy sprzedawanie podróbek na streetwearowych grupkach, po czym wytknął kilka pomniejszych nieścisłości w jego zachowaniu oraz sytuacji mających zobrazować jego hipokryzję i niespójność w wyznawanych wartościach. Ja nie wyciągam prywatnych. Nie wyciągam prywatnych rozmów. Nie wyciągam prywatnego, co ktoś do mnie mówi. Dam przykład. X influencer mi coś powiedział, coś mi napisał, ja z nim mam dramę, ja to wyciągam. Co więcej, Boxdel pod sam koniec poszedł o krok dalej i na podstawie dość starego nagrania, na którym Natan w bardzo wątpliwy sposób zwraca się do nieletnich dziewczyn na omegle, stwierdził, że ten w żaden sposób nie powinien podejmować tematu pan***y oraz kogokolwiek oceniać, robiąc w przeszłości podobne rzeczy co on. Jak ty śmiesz się w ogóle wypowiadać o aferze pan***a Gate? Oceniać w ogóle kogokolwiek, skoro sam odp***ałeś chory chłam na kamerkach i byłeś takim samym idiotą jak ja. Dzieliły nas wiekowo może 2-3 lata. A lubisz minimalka? A chcesz zobaczyć mojego minimalka? Gdyby nie było? Czekaj chwilę. Na 100% chcesz czy nie? Jak nie chcesz? Mówiłeś, że chcesz od początku. No. Co ty z tym palcem? Tego palca ci teraz w dupę wsadzę. Krótko podsumowując pierwszy segment, Boxdel na podstawie swoich doświadczeń oraz nagrań głosowych czy screenów twierdzi, że Marcon jest bardzo zakłamaną osobą oraz fałszywym obrońcą moralności. Ponadto postać, którą wykreował, jest szkodliwa, a jego działalność opiera się na pomawianiu i tzw. kręceniu afer. Druga część materiału była poświęcona przede wszystkim ostatniej dramie, jednak nie zabrakło w niej także kilku pobocznych smaczków dotyczących także Pandory. Boxdel, który zadeklarował pełną szczerość już na starcie drugiego segmentu, zdecydował się na mocne wyznanie i przyznał się, że rzeczywiście miał w planie przekupić Olciak i zaoferować jej od 100 do 300 tysięcy złotych za milczenie, jednak finalnie wystarczyła zwykła rozmowa. Był pomysł zapłacenia Oli pieniędzy i to jest prawda. Gdy jechałem do Oli, to jechałem tam z myślą, że będę musiał zapłacić jej pieniądze za to, żeby milczała. I nie mówiła na mój temat źle. Miało to być 100, 200 lub 300 tysięcy. Jednak gdy się spotkaliśmy i zaczęliśmy rozmawiać o starych czasach, okazało się, że sprawa ma się zgoła inaczej, bo jej nie zależało na pieniądzach.
Ona nie chciała żadnej kasy. Sama uznała, że za dużo się o***ło i nie chce brać w tym udziału, mimo że sama zainicjowała ten temat u Kuby Wątora. Chwilę później Boxdel przyznał, że świeżo po wybuchu Pandory był na tyle zdesperowany, że do jego głowy przychodziły różne, nawet te bardzo nieetyczne pomysły i miał wiele ofert od różnych ludzi, którzy oferowali mu swoje usługi w postaci zastraszania i pomimo, że brał je pod uwagę, to finalnie do niczego nie doszło. Pisemnie zaznaczył on jednak, że pewna osoba miała podjechać do Konopskiego, aby z nim w cudzysłowie pogadać, jednak Nitrozyniak to zatrzymał. Przez następne kilkanaście minut Boxdel przedstawiał całą ostatnią dramę z własnej perspektywy i oprócz kilku raczej mało znaczących szczegółów, jego wersja zdarzeń pokryła się z tą, którą przedstawił Wardęga i która jest powszechnie znana. Boxdel rzeczywiście przyznał, że mieszkając z Sylwkiem pod jednym dachem kolaborował z jego wrogami i bez ogródek wyznał, że chciał się zemścić, tylko po to, aby brzydko mówiąc chronić własny tyłek. Z biegiem czasu jednak im dłużej trwał tak zwany spisek, tym bardziej Baron miał wyrzuty sumienia i nie podobało mu się, w jakim kierunku to wszystko zmierza. W związku z czym chciał przekazać informacje związane z filmem Konopskiemu, a po czasie był on na tyle zagubiony oraz spanikowany, że w obawie przed tym, że Wardęga w ramach zemsty wyciągnie na niego jakieś inne potencjalne brudy, zdecydował się po raz kolejny zmienić obóz i osobiście przekazać mu film. Baron krótko i dosadnie skwitował swoje zachowanie w tamtej sytuacji. To jest cała prawda i historia tego wszystkiego. Historia fałszywego śmietnika, czyli mnie. Co ciekawe, w dalszej części Boxdel zdradził, że w zalążku całej tej dramy udział miał także drugi z włodarzy Fajma, więc Wojtek Gola, który po tym jak pokłócił się z Michałem o kwestię ocenzurowania jednej z jego wypowiedzi na odcinku Goatsów, miał przypadkowo spotkać się z Dubielem i pod wpływem emocji wygadał się, że Boxdel miał dostarczać jakieś brudy na Marcina Wardędze. Ta informacja bardzo rozwścieczyła Dubiela, który chciał się za to odegrać i zaatakować Boxdela w filmie, który wówczas realizował jedynie wspólnie z Nitro, lecz jak wiemy doszło do roszady i Michał po wyjaśnieniu tej sprawy dołączył do ich obozu. Baron przyznał jednak, że puszczenie przysłowiowej pary z ust przez Gole miało w tym przypadku kluczowy wpływ na dalsze losy dramy. Strasznie byłem wkurzony na Wojtka, że mu o tym powiedział, bo to zapoczątkowało całą aferę ze zmianami obozów, co oczywiście nie usprawiedliwia mojej fałszywości zakłamania, żeby ktoś nie pomyślał. Mimo wszystko, gdyby nie ta sytuacja, może ominęłyby mnie wszystkie nieprzyjemności z tym związane, i w ogóle nie byłoby żadnej afery. Kolejny, stosunkowo poboczny, ale dość ciekawy wątek freakowy, który Boxdel poruszył, dotyczył feralnej walki z Xayo, a konkretnie oskarżeń o to, że stosował on chwilę przed wejściem do ringu środki znacząco wpływające na jego dyspozycję. Baron zaprzeczał narracji, jakoby naszprycował się dużą ilością środków, jednak przyznał, że przyjął strzykawkę tak zwanego meldonium, a więc środka poprawiającego wydolność. Władowałem w siebie meldonium, strzykawkę po prostu jedną, która zapewniła mi większą ilość tlenu. Uważam, że zrobiłem źle, ponieważ umówiłem się z Marcinem, że nie będę korzystał z żadnego dopingu, a jednak to zrobiłem, ponieważ moja chora ambicja do tego, żeby wygrać waleczkę na gali charytatywnej, była po prostu tak duża, że nie chciałem dać sobie szans, nawet cienia szansy na to, żeby przegrać. W podsumowaniu nie zabrakło standardowych przeprosin, przyznania się do błędów oraz posypania głowy popiołem. Na kolejny odcinek YouTube'owej telenoweli nie musieliśmy długo czekać, ponieważ niedługo po opublikowaniu filmu Boxdel odpalił live'a, podczas którego miał pewne obiekcje co do wypowiedzi Wardęgi na temat właśnie jego filmu, który chciał z nim skonfrontować i zaczął się do niego dobijać telefonicznie. Sylwek, który w tym samym czasie także prowadził streama, początkowo nie był chętny na rozmowę, ale z racji, że także chciał z Baronem wyjaśnić pewną nieścisłość, to finalnie panowie się zdzwonili. Pierwszy zarzut przedstawił Wardęga i dotyczył on stosunkowo pobocznego wątku, jednak dość szybko został on wyjaśniony, ponieważ Boxdel od razu przyznał się do kłamstwa. Ale w tym swoim odcinku powiedziałeś, że ty się bałeś, że oni mają te nagrania, ale finalnie oni nie chcieli ich użyć. Ty mi mówiłeś, że ty poszedłeś z nimi działać w tym filmie, bo tak, oni cię szantażowali. Okłamałem cię. Okej. Następnie pałeczkę przejął Baron, który miał pretensje do Wardęgi o to, że ten wyciągał publicznie wiele ich prywatnych konwersacji. Z czasem dyskusja zeszła na temat ich konfliktu i stała się dość osobista. Dlaczego likowałeś wszystko, co ciekawe, co mówiłem ci po prostu też jakby w takiej tajemnicy? Już ci tłumaczę, Boxdel. Gdyż czujesz się przez siebie totalnie zdradzony, gdyż wy... Nie. Mi chodzi, Sylwek, o nawet sytuację jeszcze sprzed tego. Sprzed gdzie mieliśmy zajebisty kontakt i tam też likowałeś. Ja nie miałem o to problemu. Ale to daj przykład, bo totalnie nie wiem, o czym teraz gadasz. Dobrze, to zrobię ci w takim razie listę rzeczy, bo okay. I jutro odpalę live'a i zadzwonię do ciebie. Czy możemy się umówić? Ja bym chciał, żeby to była nasza ostatnia rozmowa, ta dzisiaj. Że po prostu ty sobie zrób live'a, ja na to odpowiem na swoim live'ie. Aha, czyli nie chcesz już ze mną gadać. No, Michał, dziwisz mi się,
nie dziwię ci się w żadnym razie, ale no wiesz, możemy przecież mieć kontakt ze sobą, nie? Na pewno teraz potrzebuję trochę czasu. W dalszej części dyskusji Boxdel niejako sprowokował Wardęgę, aby ten wypowiedział swoją opinię także o zachowaniu Wojtka w całej tej dramie, wiedząc, że będzie ona krytyczna, po czym dał do zrozumienia, że czuje się trochę poszkodowany, ponieważ to jedynie jego temat zawsze porusza Sylwek i to on zawsze wychodzi na tego najgorszego. Wojtek też się zachował mega po i dzisiaj mnie za to bardzo przepraszał. I też uważam, że się zachował mega nie fair, ale mimo wszystko uważam, że nie dorasta ci do pięt, jeśli chodzi nie o no ten. Ja wiem, nie no stary, ja to jestem, wiesz, ja to jestem przekupany, więc ja to akurat jestem świadomy, ale jak już jesteśmy szczerzy, to chciałbym po prostu, żebyś, wiesz, żebyś też na przykład, jeżeli likujesz na przykład, nie wiem, jakieś nasze rozmowy albo, nie wiem, nasze historie, to fajnie byłoby też, jakbyś powiedział coś, nie wiem, o Wojtku, jeżeli na przykład on zaszedł ci za skórę. Najciekawszy okazał się jednak kolejny temat związany z Federacją Fame i ostatnim feralnym występem Wardęgi na Face to Face z Don Cassio. Podczas dyskusji Boxdel bowiem zasugerował, że Krzysztof Rozpara nie do końca powiedział prawdę w kwestii tego, że Wardęga używał argumentu zasięgów zrobionych na parze podczas negocjacji stawki za walkę, co było mu bardzo mocno zarzucane i wytykane. No to dobra, no to czy wtedy Krzysztof powiedział prawdę na mój temat? Wiesz co, powiem ci tak, Krzysztof zachował się nieprofesjonalnie, w tym wypadku uważam, bo nigdy nie użyłeś argumentu zasięgów, tak jak to było powiedziane, ale jakby powiedziałeś, że masz dobry czas, no i samo przez się rozumiesz, że rzucanie, wiesz, kwoty większej, no to, no nie wiem, no... Ale to wiesz, nie była, to była taka sama kwota, jaką proponowaliście Konopowi. Natomiast no tak, nigdy nie użyłem argumentu zasięgów, a zostało mi to zarzucone na face to face. I milczałem przez 2 miesiące, wierzyłem, że kiedyś wyjdzie prawda i mimo wszystko, jaką mam relację, dziękuję ci, że to teraz powiedziałeś. Tak, ja stary, wiesz, ja nie będę ukrywał tego, że ty nie użyłeś nigdy argumentu, że nie wiem, że słuchajcie, mam duże zasięgi, więc... Siano takie i takie. Do filmu Michała dość szybko odniósł się również inny z jego głównych, w cudzysłowie, bohaterów, a więc Nathan Marcoń, którego wyraźnie najbardziej poruszyły zarzuty dotyczące rzekomej zdrady. Pierzasty zdementował te informacje, zapewniając, że nie był wówczas w żadnym związku, a Michał nie pozostawił mu wyboru i będzie on musiał opublikować kompletnie pogrążającego głosówki. Bo on tam coś powiedział, że jakąś, przepraszam, byłą partnerkę za jakieś zdrady, coś w tym stylu. Nie miałam dziewczyny. Wtedy, także Michałku, zostałeś wkręcony w gierkę, którą wygrałem jakby i oczekuj nagrania głosowego. Także czekaj, 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 bo już nie będzie fejmu, będzie milienie. Boxdel również w przypadku Marconia chciał skonfrontować z nim swoje niesnaski na live'ie i zadzwonił do niego, prowokując go do wyciągnięcia na niego zapowiadanych brudów. Panowie bardzo ofensywnie dyskutowali przez dłuższy czas i czuć było ogromny ładunek negatywnych emocji z obu stron oraz rzucało się w oczy dość specyficzne zachowanie barona. Zapodaj mi jakieś ciekawe informacje o mnie. Czy ty wiesz, jakie są informacje o tobie? Jakie? Dobrze wiesz, pamiętasz Murzyna Skarpowa, o którym mówiłeś? Pamiętasz, no. O Boże, zaraz się popłaczę, k***a. A ty jesteś chory psychiczny, Michał, dobrze, że o tym, tak? Chłopie, ty, ja nie znam większego odklejenca od ciebie. Ty masz tak w głowie, jesteś tak chory psychicznie, jesteś takim bad tripperem, okay. Jesteś takim klipem, że nie znam bardziej odklejonego gościa niż ty. Puść mi tutaj kawałek tej głosówki o Murzynie, dawaj. Michał, to jest na pendrive'ie, wiele razy o tym pisałem. O tak, bo ty zawsze wszystko masz na pendrive'ie, Boże. Nie, no, jakie, strzel coś, no. O tym, no. Że mówiłeś na przykład, że jak trafisz do więzienia, to no. I tak będzie ci kasa swojemu spływała. Ej, no to dawaj, weź puść to, proszę. Masz prawie 20 tysięcy osób, którym możesz to puścić teraz to i zgrillować mnie na streamie, zrób to. Proszę ale cię. Ale dlaczego mam skorzystać z tego streama? Bo jesteś i nic nie masz, rozumiesz? Nic nie masz. Skoro nic nie mam, po co dzwonić, skoro nic nie mam? Czemuś tak stresujesz, Michał? Nie, właśnie nie stresuję się, właśnie specjalnie dzwonię do ciebie, Michał. Żeby usłyszeć ten twój łamiący się głos, tego pseudosigmy, Pedrylku, bo jesteś pajom. Ja się już ciebie nie boję, śmietniku, rozumiesz? I nic mi nie możesz zrobić, stary, nic mi nie możesz zrobić, przysięgam. Jesteś chory psychicznie, Michał. No, ty jesteś wstydem dla wykopu śmieciu, rozumiesz? Ty jesteś wstydem. Który sprzedawał narkotyki, to jest, czaisz? No to podaj dowód, pokaż dowód na to. Po kilkunastu minutach dyskusji prowadzonej w takim stylu, panowie nieco spuścili z tonu i przez chwilę starali się rozmawiać w bardziej merytoryczny sposób. Marconiowi przede wszystkim zależało, żeby sprostować informacje dotyczące rzekomej zdrady i zapewniał on, że nie był wówczas w związku, a dziewczyna, którą przepraszał, była jego koleżanką, której pomagał w trudnej chwili i która miała problemy natury psychicznej, a ponadto finalnie bardzo go skrzywdziła. Boxdel przyznał, że nie ma pewności, czy ich relacja była na tak zaawansowanym poziomie. Ale to nie była moja dziewczyna i sam to powiedziałeś. Ale to nie zdradziłeś dziewczyny, tylko zdradziłeś swoją przyjaciółkę, której chciałeś pomóc w takim razie.
chłopie, nie ma informacji o tym, czy... Ale to co, ty masz jakiś chip? Ej, masz jakiś chip w ręce, że stykasz się chipem ze swoją kobietą i ty już masz, nie wiem, mamy jakiś niezbity dowód na to, że jesteś teraz w związku, czy co? Niespełna 30-minutową rozmowę, która pod koniec znowu się zaogniła, dość nieoczekiwanie przerwał Ulfik, który postanowił zainterweniować, gdyż zmartwiło go niepokojące zachowanie Boxdela, którego z kolei bardzo to zirytowało. Ej, o co wam chodzi? Nie kumam tego. Ale czym ty się ryjesz? A co? Bo nie rozumiem. Co, nie mogę sobie streamować? Jeszcze tego mi zabronią wszyscy? Kurwa, chłopie, no to czemu przychodzisz ze smutną japą, stary? I co? Bo co, stary? Bo chłopie! No może dziwnie to wygląda, tak. Ale ja chcę tak robić. Chcę taki być, bo taki jestem, rozumiesz? Chłopie, czuję się szczęśliwy. Ja mam ludzi, kurwa. Streamuję sobie z ludźmi, o co wam wszystkim kurwa chodzi? Sam ci powiedziałem o tym, że chcę odpalić tego live'a i chcę sobie troszeczkę przebudować głowę, stary, bo sam wiesz, jak ciężko znosiłem ten czas. Bo ja rozumiem, że to może wyglądać tak, jakbym był przepięty. Ale to nie jest tak, ja mam wszystko git, stary, ja jestem świadomy. Warto odnotować fakt, że nie tylko Ulfika zaniepokoiło zachowanie Boxdela, który zachowywał się podczas streama niestandardowo oraz momentami nadekspresyjnie. Zauważył to m.in. także Sylwester Wardenga, który zresztą sam, widząc co się dzieje, przyczynił się do tego, że Ulfik zareagował. O Boże, zaraz się popłaczę, k***a. Ty jesteś chory psychicznie, chyba dobrze, że o tym, tak? Chłopie, ty, ja nie znam większego... Nie wiem, może do Ulfika napiszę. Dobra, ja zadzwonię do Wojtka. Z jednej strony boję się, że coś tutaj idzie w innym kierunku, ale z drugiej strony może po prostu Boxdel zrzucił maski i w końcu jest sobą? Jedyne co tutaj jakieś logiczne widzę wytłumaczenie to, że może to jest jakaś kreacja, że niby o, oszalałem, ale to nie wygląda jakby to była kreacja, że oszalał. Czym ty się ryjesz? Co, dzwonią do ciebie? A co, bo nie rozumiem, co, nie mogę sobie streamować? No ja pisałem właśnie Wojtkowi, żeby Ulfika wezwał tam, żeby Ulfik wrócił. Finalnie transmisja po jej zakończeniu została usunięta z YouTube'a, a Boxdel postanowił odnieść się do tego faktu, pisząc pod jednym z twitterowych postów: Ulfik usunął, chyba za bardzo o***em, ale szczerze, na jutro kolejny. Malik Montana podobnie blokowany politycznie. Kali zaczepia Grande Connection i po raz pierwszy odpowiada na możliwość zdisowania rzekomego ghostwritera. Kliknij odnośnik na ekranie, aby obejrzeć film oraz zasubskrybuj zaprzyjaźniony kanał Raptok, aby być na bieżąco z newsami ze świata rapu. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata freakfightów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć.